Święta w Domu Dziecka bardzo przypominają święta te, które są w domach rodzinnych. No, czasami jest więcej dzieci, więcej osób niż w rodzinach, ale wszystkie elementy świąteczne takie same są i przebiegają w miarę możliwości też w miłej, serdecznej atmosferze. Wiadomo, że dzieci tęsknią trochę za domami rodzinnymi i mają jakieś tam chwile smutku. Natomiast my i wszyscy przyjaciele tutaj naszego domu staramy się pomóc im właśnie w ten sposób, żeby jak najmniej odczuły właśnie fakt, że są poza domem i że nie mogą czasami nie mają możliwości spędzić ich w domach rodzinnych, ale staramy się zrobić wszystko, aby jak najmilej, jak najbardziej serdecznie, jak najbardziej bogato, można powiedzieć, też spędziły święta w naszym domu. Święta są tak, że młodzież wyjeżdża raczej do domów, część zostaje i wtedy jest tutaj organizowana wieczerza i wszyscy się spotykamy, śpiewamy kolędy, czytamy Pismo Święte. Tutaj święta są takie, jakie powinny być. Najlepsze, tak? Tak. Są w rodzinnym gronie takim, niby nie nasza rodzina, ale jednak ich bardzo kochamy. Jednak są w więzi. Tak. Większość chyba osób tutaj marzy, z grupy młodszej, ich marzeniem jest chyba wrócić do domu. Ale osób starszych to raczej już takie marzenia, że gdzieś wyjechać za granicę, czy jakoś się rozwijać, to są marzenia starszych, a młodszych to właśnie, jak mówię, wrócić do domu i być z rodzicami raczej. 3 lata temu zainteresował się naszym domem zespół Eight Obangla. Zespół Eight Obangla wiemy, że już w tej chwili jakby każdy poszedł swoją drogą. Natomiast Agnieszka Skrycka, solistka, i Andrzej Perdian, zaprzyjaźniony z nami tutaj od wielu lat, organizują akcję Ejto Mikołajów, w którą angażują się ludzie z Olsztyna, z całej Polski, nawet z zagranicy, i żeby każde dziecko otrzymało to, o czym marzy. Dzieci piszą listy, wysyłamy je do naszych przyjaciół. Przyjaciele za pomocą internetu właśnie rozpowszechniają, właściwie poszukują osób, które byłyby zainteresowane ufundowaniem podarunku dla konkretnego dziecka. Według jego własnych oczekiwań, marzeń, i tak się dzieje. Skąd pomysł na taką fajną imprezę? Słuchajcie, skąd pomysł? Bo my jesteśmy zwariowani. Dokładnie. Pomysł wziął się z tego, że kiedyś brałam udział w programie Bitwa na Głosy i tam wspieraliśmy dom dziecka w Szymonowie. A że nie wygraliśmy, to ja osobiście postanowiłam coś z tym zrobić i zawalczyć troszeczkę sama o te dzieciaki. W momencie, kiedy udało nam się coś tam robić muzycznie, udało nam się też zrzeszyć ludzi, którzy nas mega wspierają i dzięki nim jest tak naprawdę, dzięki tym ludziom jest dzisiaj to, co jest dzisiaj, czyli akcja Ejto Mikołaje i Super Mikołajki w Szymonowie.
Za pierwszym razem było nas 40 osób, które wspierały nasz dom dziecka. Teraz mamy 120 osób, jest coraz lepiej. I za rok będzie jeszcze lepiej, już sobie zapowiedzieliśmy, że nie tylko Szymonowo, ale jeszcze jakiś dom dziecka wejdzie do naszej akcji, więc będzie tego coraz więcej. I mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze więcej pozytywnych ludzi, którzy nam pomogą. Którzy nam pomogą i którzy będą nas wspierać, bo tak naprawdę dzięki Wam my możemy tu dzisiaj się bawić razem z dzieciakami. I dzieciaki dostały to, o czym marzyły. Nie dostały cukierków, skarpet czy najtańszego dezodorantu, tylko dostały prezenty, o których marzyły, bo dzisiaj dron lata w Szymonowie, dzisiaj jeździ samochód zdalnie sterowany w Szymonowie. Dziewczyny mają kosmetyki, jakie chciały, mają biżuterię. My bardzo lubimy, jak przyjeżdża to Bangla, bo to jest dla nas coś takiego, że spędzamy z nimi czas i generalnie no, daje nam to dużo szczęścia. No, takie oderwanie się od normy, bo przychodzimy, zawsze jest szkoła, lekcje, no, kolacja, mycie się. No i taki jest normalny plan dnia, a to jest takie oderwanie się. Możemy się rozerwać teraz, nie? No, taka rozrywka dla nas, to jest forma rozrywki, bo możemy spędzić z kim czas, możemy pośpiewać, potańczyć, powygłupiać się, także no... Dla nas to jest rozrywka. Mają telefony. I co ważne, to tak naprawdę dzisiaj jeszcze spełniają kulinarne marzenie, ponieważ tak. Przyjechał do nich specjalnie finalista Masterchefa i oni teraz w kuchni gotują mega fantastyczne pierogi. Pierogi, dokładnie, pierogi. Ale wiecie co, tak naprawdę... Na scenie gra Fischer. Dobra, cześć Wam wszystkim. Bardzo miło, że tu jestem. Zanim zacznę dla Was śpiewać, chciałbym Wam powiedzieć, że ja też jestem z domu dziecka. Jeden dzień i jedna noc mamy. Zakochani już bez zbędnych słów. Nie liczy się już nic, tylko my. Łapki! O, to niemożliwe dać. Mocno jak całujesz mnie. O, to niemożliwe lecz. Spełni się cudowny sen. Za naszą miłość, śpiewajcie sami. Za naszą miłość, które szkło. Nie jeden raz, jak ja kocham ten stan. Za to są piękne, które szkło. Potrzeb jest wiele, nie będę ukrywać, bo są dzieci, jest budynek, jest otoczenie, no ale muszę powiedzieć, że kilka dni temu mieliśmy bardzo taką przykrą sytuację, ponieważ zapaliły nam się sadze w kominie. No i wyglądało to poważnie naprawdę i obawialiśmy się, aby nie skończyło się pożarem. Udało się tutaj naszym strażakom uporać się właśnie z tym zapaleniem sadzy. No ale komin niestety trochę czy naruszony został, czy lekkie jakieś pęknięcie, musieliśmy właśnie zamówić cały duży wkład kominowy. Wiadomo, że są to ogromne koszty, ten wkład kominowy był robiony na zamówienie, jest jakiś niewymiarowy, więc no, jest to naprawdę bardzo wysoka dla nas kwota w tej chwili, zwłaszcza pod koniec roku. No i tak marzymy o tym, żeby udało nam się zebrać pieniądze na to, żeby ten wkład kominowy zapłacić po prostu za jego wykonanie. Po prostu dalej tak, może już nie potrafisz żyć. Może czas rozliczył w końcu nas za te wszystkie dni. Niespełnione sny i prawo i prawo machamy. Już teraz wiem, jak można zmienić. Ty serce ściska gorący ból. Panie Boże, wiem, co znaczy kochać. Ty człowiek kocha, dumna ty tkór. Bo już teraz wiem, jak można zranić. Ty serce ściska.